Porywisty wiatr szalał od sobotniego poranka, łamał drzewa i gałęzie, niektóre wyrywał z korzeniami. Tak było chociażby w parku Kościuszki, gdzie uszkodzonych zostało kilka drzew. Z powodu wichur w sobotę zamknięte było Muzeum Wsi Radomskiej. Tam również połamane były drzewa. Orkan niszczył także słupy energetyczne i linie napięcia. Wielu mieszkańców straciło dostęp do prądu. Awarie były usuwane przez cały weekend, choć niektórzy odbiorcy nadal nie mają dostępu do prądu. Służby zapewniają jednak, że cały czas pracują i naprawiają zepsutą infrastrukturę. Wiatr zerwał instalację fotowoltaiczną z budynku szpitala w Krychnowicach. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W sumie przez całą sobotę strażacy w Radomiu i regionie interweniowali ponad 400 razy. Dodatkowo w trakcie weekendu doszło do awarii numeru 112. Prawdopodobnie doszło do przeciążenia linii z powodu zbyt dużej liczby zgłoszeń. Niekiedy czas oczekiwania na połączenie wynosił kilka minut, w niektórych przypadkach kontakt nie był możliwy. Na szczęście awaria dość szybko została usunięta.